Przystanek Wiatraczna. Bardzo słabo wyglądasz. Taka jesteś mizerna, wynędzniała. Ile razy ci mówiłem, nie chodź brązowy. W czarnym też ci nie wolno. I zapomnij o szarym. Żółty, czerwony, to są kolory dla ciebie. Jak ktoś wygląda tak blado, to już to szarym jest przezroczysty. Cię nie ma po prostu. Gdzie są koty? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie są koty? Gdzieś są, chowają się. Dałeś im dzisiaj rano jeść? A ty tego nie potrafisz zrobić? Przecież wiesz, że ja mam depresję. Myślałem, że skoczę z okna. Mieszkasz na trzecim piętrze. Wiem. Ale już przekładałem nogę przez barierkę i to mi bardzo odpowiadało. Pomyślałem tylko, żeby się z tobą pożegnać. Skacząc z trzeciego piętra możesz sobie złamać ewentualnie kręgosłup. To zależy jak skoczę. No jak cię sparaliżuje, to ja ci nie pomogę umrzeć. Sprawy zaszły za daleko. Przyjdę do niej, a w darze przyniosę jej doniczkowy kwiat. Symbolika kwiatu wyrazi więcej niż miliony słów. Podobnie jego doniczkowość, która odnosi się do rzeczy stałych, uporządkowanych i mających swoje miejsce we wszechświecie. I ona właśnie jest jak ten kwiat doniczkowy. Szalona, lecz poukładana. Spontaniczna, lecz zorganizowana. Oszczędna. Namiętna, ale spokojna i zorganizowana. To jest dziewczyna na radości i smutki, na mroki i blaski rzeczywistości, która różne ma odcienie i raczej nie jest jednakowa. A mój brat jest w szpitalu. Ojej. No, w psychiatryku. No wiesz. Bardzo już chciał umrzeć. Różnych rzeczy próbował, to mu odradzałam. W takich sytuacjach łatwo o paraliż, potem jest kłopot. W Polsce nie ma eutanazji. No. Z dziewczyną mi nie wychodzi. Co pan nie powie? Z tą Amek. Z pod czwórki. Panie Janie, ja panu poradzę. Niech pan zostawi tego kurczaka. To jest patyk, nie kobieta. Ona mi się nigdy nie kłania, wie pan? Oni to ja nic nie powiem, bo nie wiem. Ale jej brat jest podobno psychopatą. To ona może być, proszę się nie urazić, psychopatką. A jak ona nie jest tego, to pana dzieci automatycznie też są niezborne. No pan rozumie, bo to przecież geny przechodzą jako robaki. No co ja mogę zrobić? Zakochałem się, zaangażowałem. Teraz na wszystko jest za późno. Wiem, że tam jesteś! Widziałem cię, jak wchodziłaś do klatki! Otwórz mi! Otwórz, Ada, błagam cię! Musimy coś sobie wyjaśnić, nie możesz mnie tak traktować! Ada! Przestań walić! A jeśli to jest miłość życia?